Serdecznie, moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Zając, a to jest kanał Ryżem po oczach. Serdeczne pozdrowienia z Azji Południowo-Wschodniej, a dzisiaj konkretnie z miasta Rangsit w prowincji Pathum Thani, 40 km od Bangkoku. Za moimi plecami lokalna społeczność spotyka się, by puścić na rzece kratongi, czyli wykonane z pnia bananowca, ozdobione różnego rodzaju kwiatami, liśćmi i kadzidłem łódki. Mamy, moi drodzy, bowiem święto Loi Kratong, czyli festiwal świateł. W pradawnych czasach Tajowie oddawali cześć różnego rodzaju hinduistycznym bóstwom, jak również było to święto animistyczne. Zwłaszcza jest bardzo znane na północy Tajlandii i najbardziej obchodzone w mieście Chiang Mai. Dawno temu chłopi i farmerzy pracujący na polach ryżowych oddawali cześć bóstwom, między innymi bogini rzeki Makontep i bogini ryżu Ma Bosop. Po porze monsumowej, gdy skończyły się opady, puszczali właśnie te łódki na rzece, by przebłagać boginię o pomyślną pogodę i podziękować za udane plony, jak również przeprosić za wszystkie złe występki, które miały miejsce w roku poprzednim. W dniu dzisiejszym również Tajowie puszczają na niebo wypełnione rozgrzaną naftą balony, które nazywają się Kom Fai. Ozdabiają niebiosa i jak gdyby unoszą się w niebo ze wszystkimi naszymi życzeniami na przyszły rok. Puszczane i wspomniane na rzece kratongi w dniu dzisiejszym i ogólnie w dzisiejszych czasach symbolizują wysłanie przez nas naszych wszystkich zmartwień, złych rzeczy, które wydarzyły się w roku poprzednim, i po prostu również jako nadzieja na to, że poprzedni rok już będzie czymś, co będziemy tylko wspominać, a kolejny, następny przyniesie nam szczęście i pomyślność. Będą fajerwerki, będzie piękne, smaczne tajskie jedzenie, będzie muzyka, no i oczywiście łódki, kratongi, które puścimy na rzece. Zapraszam Was na tę krótką wycieczkę. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ze święta Loi Kratong z miasta Rangsit w prowincji Pathum Thani. I mimo że w takim troszeczkę dziennikarskim dzisiaj tonie, to mam nadzieję, że ten film i dzisiejszy odcinek będzie Wam się bardzo podobał. Święto Loi Kratong jest jednym z ważniejszych świąt w kalendarzu buddyjskim. Jest celebrowane w 12 miesiącu lunarnym tajskiego kalendarza. Także, moi drodzy, zapraszam Was serdecznie. Puszczamy nasze kratongi na rzekę Kom Fai do nieba i bądźmy szczęśliwi. Wszystkiego dobrego i pozdrowienia z Azji Południowo-Wschodniej! ทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทง
us home, hit us all day. สองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจserdecznie, moi drodzy, jesteśmy na festiwalu Lojkraton. Jak widać, Tajowie kupują zrobione z pnia bananowca i ozdobione liśćmi łódki, które puszczają na rzece. Jest bardzo dobre jedzenie, można również kupić różnego rodzaju ubrania. No i cieszyć się nadchodzącym przyszłym rokiem, zostawiając na rzece i na wodzie wszystkie nasze troski. A teraz, moi drodzy, ruszamy dalej. No i mam nadzieję, że macie przyjemność z brania udziału w naszym festiwalu Święta Światła i Rzeki.
właśnie kratongi z pnia bananowca, ozdabia je liśćmi i kwiatami, a później ludzie mogą je puszczać na rzece wraz ze swoimi problemami, zmartwieniami, z nadzieją na kolejny rok. Serdecznie, moi drodzy, i teraz będziemy kratongi wrzucać do rzeki, czyli nasze łódki z liści bananowców z kwiatami i z kadzidłem. Trzymajcie się! Happy like kraton! Jak mówiłem, znajduję się w mieście Rangsit, prowincja Pathum Thani, 40 km od Bangkoku. Mam nadzieję, że film, który dzisiaj Wam pokazałem, Wam się podobał. Jest to jedno z ważniejszych świąt w tajskiej kulturze, które nazywa się Loy Krathon, jak już mówiłem. Linki pozostawiam poniżej. Oczywiście subskrybujcie, dawajcie lajki. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, no to zostawiajcie je w komentarzach albo prywatnych wiadomościach. Ja pragnę przybliżyć tajską kulturę dla naszej polskiej społeczności, pokazać tradycje, zwyczaje ludzi, którzy żyją w Tajlandii i którzy celebrują swoje święta. Pozdrawiam Was serdecznie!